Oliver Korner dla MMA.pl, a ze mną Adam Wieczorek po gali Wotore 4. Dzisiaj brałeś udział tutaj w tej gali jako taki współorganizator. No jakbyś mógł króciutko podsumować tę galę? Ciężki chleb, tak bym mógł podsumować jako organizator. Ale jako widz myślę, że było na co popatrzeć. Naprawdę były ekscytujące pojedynki. Była ta postać Marcina Szołtysika, był naprawdę mega dobry pojedynek Denisa Labrygi z Piotrem Więcławskim. Było też trochę komplikacji, było trochę zamieszania, ale ostatecznie wszystko doszło do skutku. Sfinalizowaliśmy to, zrobiliśmy to. Mamy kolejnego finalistę, dwóch finalistów, mój błąd. No i lecimy dalej. No właśnie, a pierwszy raz jesteś po tej drugiej stronie barykady. No i jak, gdzie jednak lepiej czujesz się, lepiej? Na pewno jako fighter, no tutaj mam większe doświadczenie, czuję się pewniej. No ale ta strona organizacyjna też mnie gdzieś kręci. Myślę, że fajnie się w tym odnajduję. No i co, no ja nie mogę doczekać się piątki. Czy zaskoczyły Cię walki turniejowe i osoby, które wyłoniły się jako finaliści? Albo może jakaś inna walka z superfightów Cię zaskoczyła? Czy były jakieś zaskoczenia na tej gali? Wiesz co, no były, no tak jak powiedziałem wcześniej, był Marcin Szołtysik, który wczoraj wygrażał się, no ale niestety nic z tego nie wyszło. Jeżeli miałbym obstawiać taki finał wczoraj, na pewno bym go nie obstawił. No mogę powiedzieć tak, no pojedynki Kamila Heberleina bardzo ekscytujące gdzieś. Ja niestety muszę powiedzieć, że spisywałem go na porażkę z uwagi na jego niską wagę, a naprawdę mega, mega fajnie sobie radził. Było na co popatrzeć, te wymiany były naprawdę tak ekscytujące, że na pewno każdy widz to doceni. Jakie rozczarowania. Na pewno jest w turniejach duże zamieszania, nie? Osoby, które wygrywają, one nie do końca potem mogą uczestniczyć, tak jak na przykład Robert Marusza, który też tutaj był mocną taką pozycją u nas w turnieju, a głupia kontuzja, naderwanie łydki przy stąpie, którego wcale nie musiał zadawać, bo walkę miał już wygraną, no i wykluczyło go to. I tutaj kolejna osoba w jego miejsce, Bartek Zaczeniu, który potem musiał się też wycofać. Rezerwowy, którego musieliśmy wprowadzić, no naprawdę było zamieszanie. A jeżeli chodzi o właśnie Michała Szołtysika, który się odgrażał bardzo, zmieniliście mu rywala, czy ten jego rywal, tak jak on powiedział, wygrażając się, że ma tutaj nie przyjeżdżać, myślicie, że co, że on się wystraszył, czy były tam jakieś inne komplikacje? Wiesz co, nie wiem, chodzi o Pietraszkę, tak? O osobę, która miała pierwotnie startować w turnieju, tak? Tak. Z tego co wiem, to Pietraszek z powodu choroby nie mógł dojechać, tak przynajmniej powiedział mi przez telefon. Roger Burjański niestety nie odbierał od nas telefonu, czegoś tutaj zabrakło, nie rozumiem takiego zachowania, nie wiem jak to mam skomentować. No, tak jak powiedziałem w studiu, no to robimy galę dla prawdziwych wojowników, dla ludzi z charakterem. Jeżeli ktoś się nie chce bić, to niech w ogóle nie uderza do nas. Każdy, kto podpisuje z nami kontrakt, wie na co się pisze, tak, na te brutalne walki. No i co mogę więcej powiedzieć, no tak wyszło. A czy wy jako organizacja Wotore jesteście jakoś zabezpieczeni kontraktami, jeżeli zawodnik was tak naprawdę z dnia na dzień wystawi, ponosi on jakieś prawne konsekwencje, proszę o zabraknie słowa. Wiesz co, no ponosi, tylko tutaj problem jest pewnie z egzekwowaniem tego. Nie wiem, nie miałem z tym nigdy do czynienia, ja zawsze wywiązywałem się z kontraktów. No takie zachowanie, prawda, mógł zadzwonić, powiedzieć kilka dni wcześniej, nie wiem dlaczego tak postąpił, ciężko mi to komentować. A jeszcze chciałbym powiedzieć o tym groźnym nokaucie przez soccer kick. Bardzo brutalnym. Czy z tym zawodnikiem jest wszystko w porządku? Macie jakieś informacje odnośnie jego zdrowia? Wiem, że jest w szpitalu, jest pod obserwacją, więc tam powinno być wszystko w porządku, ale powiem szczerze, że nawet nie miałem czasu jeszcze oderwać się od tego wszystkiego, bo tutaj mnóstwo obowiązków. No i tak jak mówiłem, tych zastępstw, tego wszystkiego, tego dzwonienia było naprawdę sporo. Także ja teraz dopiero ochłonę, skontaktuję się z Marcinem, zapytam sobie jakie plany na przyszłość. No i będziemy działać. No na pewno sobie skradł tutaj serca wielu fanów tym, co robi w social mediach i tym, co wczoraj pokazywał na ważeniu. A jeżeli chodzi o Michała Pasternaka, ściągacie mu zawodnika z zagranicy z rekordem 5-0. On tak naprawdę odprawia go z kwitkiem przez duszenie zza pleców w pierwszej rundzie. Spodziewaliście się, że pójdzie mu tak łatwo? Ja jako zawodnik wiedziałem, że to są różne kategorie wagowe. Doświadczenie Michała Pasternaka, który bije się już naprawdę ponad 10 lat w zawodowstwie, no to wszystko robi robotę, tak? Tutaj ten parter, kompletne treningi, nie stójka, nie jakieś uliczne bijatyki.
Wiadomo, Simon mógł trafić, mógł zaskoczyć, ale szansa była mała i bukmacherzy też to gdzieś przewidzieli w tych kursach pierwotnie. No co, no my chcieliśmy, jako że Simon jest czołowym zawodnikiem Kotsa, wszystkich nokautuje w bardzo krótkim czasie, tam rekord ma bodajże 5-0, wszystkie wygrane przez nokaut. Chcieliśmy to skonfrontować, jako że porównujemy się do tej federacji King of the Streets, postanowiliśmy ściągnąć kilku zawodników. No i co, no i wyszło na nasze. No, no tak, a macie teraz jakieś plany na Michała Pasternaka, bo w Otore on jest niepokonany. Oczywiście. Macie jakiegoś rywala mocnego, który w końcu może stawić mu czoło? Mamy pomysł, aby ten pas w Otore International, który dzierży obecnie Michał, zestawiać dalej z innymi federacjami. Z tego co wiem, jest jeszcze w Anglii BKB bodajże. Też jest federacja. Będziemy dzwonić, będziemy robić tak, żeby to było emocjonujące. Też nie zamykamy się na Polskę, tylko chcemy iść w Europę. Mieliśmy fajny odzew tam z Danii i z innych krajów anglojęzycznych. Więc oczywiście Dania nie jest anglojęzyczna, mój błąd, ale z Europy, z wysp też, więc chyba w to pójdziemy i będziemy ściągać zawodników z Europy. No właśnie, po takiej troszeczkę dłuższej przerwie ponadrocznej, teraz co to, w Otore wraca i będzie większa częstotliwość gali, tak jak mówisz, rozwijacie się, a chcecie też zmieniać lokalizację, czy ten Śląsk tutaj, który był od początku, zostaje nadal? Wiesz co, takie pytanie pojawiło się już kilka tygodni temu, jak odpowiadaliśmy w takim programie specjalnie dla fanów. Tak, i tam mówiliśmy o tych miejscach. Wiesz co, jest tak, że tutaj akurat walcownia, jest muzeum, jest tutaj ten klimat, o który nam chodzi. My robimy imprezę typowo VIP-owską, na którą wchodzi maksymalnie 500 osób. Z tego cena biletów i ta cała oprawa. Robimy o to, żeby to były takie niezapomniane przeżycia. Mamy kilka miejsc. Wiem, że jest Wrocław, jest Wisła, jest Cieszyn, ale są też miejsca nad morzem, więc nie zamykamy się tylko na Śląsk, jeżeli pytasz o to, ale szukamy takich ciekawych miejsc, gdzie jesteśmy w stanie zrobić taką imprezę. A odpowiadając na twoje pytanie dotyczące częstotliwości, to chcemy robić docelowo 4 gale w roku. Także myślę, że kwiecień, maj to jest ten termin, o którym mówimy teraz. No dobra, a czy masz już jakieś plany na siebie? Bo w zeszłym roku troszeczkę kontuzje ci uniemożliwiły te starty, nawet walkę o pas, wypadłeś tam na ostatnią chwilę. No, czy masz już jakieś plany na siebie, na ten najbliższy czas, gdzie możemy cię zobaczyć? Ja obecnie mam kontrakt z Fight Exclusive Night. Jestem teraz 5. tydzień po poprawce artroskopii. No i co, no wracam do zdrowia. Mam nadzieję, że teraz nic się nie pokrzyżuje, że zostało to dobrze zrobione. Naprawdę jestem zadowolony z tego zabiegu i z efektów, jakie przychodzą. No i co, no ja nie mogę się doczekać. Tam wodarze tylko czekają na sygnał, na gotowość moją. No i będziemy działać. A to będzie znowu jakieś takie kolejne mocne starcie, bo tak naprawdę mogłeś już dzierżyć ten pas Fenu, bo już to mogła być walka mistrzowska. Czy jeszcze nie ma takiego określonego celu, jakim by był twój przeciwnik? Z tego co wiem, to tutaj mierzymy wysoko, nie? Tu jestem, mam jeszcze w pamięci UFC z tyłu głowy i nie interesują mnie jakieś małe walki. A czy ten realny powrót do UFC jest jeszcze w twojej głowie? Jest, oczywiście, ale ja jestem też realistą, nie trzymam głowy w chmurach i wiem, że to jeszcze nie jest ten czas. Sam nie czuję się dobrze jeszcze. Cały poprzedni rok gdzieś borykałem się z tym urazem kolana, no ale ja jeszcze nie postawiłem kropki, tak? No to super, no to ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę, za galę, bo było naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. No i czekamy na kolejne gale w Otore i rozwijajcie się. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki ci bardzo. Dzięki.